Dzień dobry i zapraszam na kolejny Vlogmas. Ranek jak zwykle upłynął nam na zabawach. Chciałabym Wam jeszcze polecić takie naklejki wielorazowego użytku od Melissa & Doug. Wiadomo, że dzieci w tym czasie lubią naklejać, a takie zwykłe naklejki jednorazowe, które później się wyrzuca do kosza, no to jest straszne marnotrawstwo, więc ja gustuję w takich wielorazowego użytku. I teraz Oliwia na urodziny dostała, tutaj teraz rozprawia się z zestawem zwierzątek wiejskich i z farmą. Dostała taki zestaw i tutaj są aż 3 książeczki, w każdej książeczce po chyba 5 scen właśnie. No i tutaj mamy różne takie środowiska właśnie jak farma, mamy ocean, jest też dżungla. Także to są takie właśnie duże karty, na które się przykleja naklejki i tak jak mówiłam, to są naklejki wielorazowego użytku i muszę przyznać, że świetne one są, dlatego że w ogóle się nie targają. Ona z łatwością jest w stanie je sobie odkleić, przykleić, przekleić. No po prostu nic się z nimi nie dzieje. No i tutaj właśnie mamy różne środowiska. Tutaj akurat mamy właśnie różne dinozaury, prehistoria generalnie. No i tutaj na przykład mamy pojazdy, i też ze zróżnicowaniem, te, które wiadomo pływają, te, które latają w powietrzu, jakieś też nawet jakaś tam budowa była. Także bardzo, bardzo polecamy te naklejki. No, mam ich dosyć sporo, bo tak jak mówię, dostała cały zestaw, ale spokojnie jedna taka książeczka dziecku by wystarczyła i ja bym na początek wybrała tak naprawdę te zwierzęta, no bo dzieci w tym wieku najbardziej chyba lubią zwierzątka, szczerze mówiąc. Iha, konik, tak. Co tutaj konik na owieczkę? Przykleił się, to już go przykleimy. Nóżki mu się podwinęły, tak? Już poprawimy. Nie wiem, z czego te naklejki są, ale są naprawdę bardzo wytrzymałe. Tak jakby trochę foliowe, nie wiem. Tak, jest owieczka. Tak konik chodzi. I gdzie go przykleimy? Tam? No dobrze. No i widzicie, no i tak się bawi i lubi wszystkie przykleić, a ja później, jak skończę, to ja później je sobie właśnie przenoszę tu z powrotem, no i są gotowe do następnego użycia. Także bardzo polecam, widziałam, że na Allegro są dostępne, także to jest coś, na co warto zwrócić uwagę na pewno. Dzisiaj jest 15 grudnia. Czy otworzyłyśmy wczoraj? Tak, otworzyłyśmy. Wczoraj był bałwan. A gdzie jest numerek 15? Otworzysz? Tu otworzyłyśmy dzisiejsze okienko z cukiereczkiem. Teraz jak zobaczyła, to jej się przypomniało, więc tutaj już stoi obok i zajada. Miało być do podziału z mamą. No, gdzie dla mamy kawałek? No, dziękuję. Podzieliła się, żeby nie było. I przyniosła tutaj karty, które mamy na półce. To są właśnie te memo od wspomagajek. 1, 2, 3 pamiętam. Bo właśnie tutaj wczoraj odkryłyśmy bałwana i ona gdziekolwiek widzi bałwana, to zaraz leci po te karty i przynosi, pokazać, że mamy je właśnie tutaj na obrazkach. I też sanki pokazywała mi, bo dzień wcześniej właśnie były sanki. Także fajnie lata, ciągle i przynosi. Jak tylko gdzieś zobaczę, to zaraz leci po te karty właśnie od wspomagajek.
uwielbiamy też zabawy piaskiem kinetycznym. Wprawdzie mamy go trochę mało i tylko dwie foremki, ale coś tu musimy pokombinować. Teraz już jest południe, maluszek poszedł na drzemkę. Ja zamierzam zrobić coś swojego, ale chciałam się właśnie odezwać, bo znowu miałam przerwę. Dzisiaj jest wtorek, a ostatni raz dla Was nagrywałam w piątek i to się wydaje tak daleko, ale szczerze miałam taki beznadziejny weekend, taki podły humor, bardzo dużo przepłakałam praktycznie cały weekend i nie wiem, jakoś tak po prostu nie czułam, żeby łapać za kamerę. Niby wcale nie jest lepiej, ale stwierdziłam, że nie chcę zawozić bardziej, więc nagrywam. Starałam się rano pokazać Wam, co my tutaj robimy, aczkolwiek tak jak już wspominałam wcześniej, to są inne, że tak powiem, zabawy teraz niż to, co normalnie byśmy robiły. Ktoś zarzucił mi też ostatnio, że mało tutaj Montessori, takiego tradycyjnego. Mówiłam, że moja córeczka miała ostatnio urodziny. Dostała dużo różnych rzeczy, fajnych rzeczy, które chciałabym Wam pokazać i to też robię. Oczywiście, że tego później nie będzie miała wszystkiego dostępnego naraz na hura, tylko wrócimy do naszej pracy, że tak powiem, półkowej, bardziej Montessori, te materiały Montessori, które dla niej mam tradycyjne, mam w szafie pochowane, natomiast teraz bawimy się czymś innym, bo jest grudzień, bo są święta, ja też potrzebuję chyba takiego mentalnego trochę odpoczynku. Ale tak, no chciałam Wam też pokazać różne propozycje właśnie na prezenty, bo to jest dużo rzeczy, które być może nie są Montessori, ale taka jest prawda, że jeżeli dziecko chodzi na co dzień do przedszkola Montessori, to w domu należy mu zapewnić takie zabawy, które oczywiście również by były rozwijające i w jakiś sposób powiązane z Montessori, ale to nie powinny być te same materiały. Oczywiście moje dziecko do szkoły nie chodzi, więc te materiały dla niej mam, ale są teraz schowane po prostu w szafie, bo uznałam, że w grudniu bawimy się trochę inaczej. A spokojnie od stycznia sobie wrócimy do tych naszych materiałów. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, no że mam nadzieję, że znajdziecie tutaj właśnie jakieś takie propozycje, bo nie każdy chce po prostu mieć dom wypełniony materiałami Montessori. Niektórzy po prostu szukają inspiracji, zabaw, gier czy puzli, które również by były polecane jako rozwijające, a niekoniecznie Montessori. Zadanie na dzisiaj to wycieczka na pocztę, także jak maluszek się obudzi po drzemce, pewnie zje sobie jakąś przekąskę i pójdziemy na pocztę. Wszystkie kartki są wypisane, więc muszę je teraz wysłać, a też muszę zwrócić część mojego zamówienia z Majlek. Zamówiłam jej fajne rzeczy, część dostała właśnie w prezencie świątecznym i to wszystko mam pochowane w szafie. Później Wam pokażę, co mój mąż teraz ma spotkanie, więc nie mogę wejść do sypialni. No ale zamówiłam pewne rzeczy właśnie z Majlek do tego naszego domku. Niestety muszę zwrócić umywalkę, bo jest za duża, po prostu mi się nie mieści. Jest gigantyczna, czego się nie spodziewałam. To jest taka ładna szafeczka po prostu z umywalką na górze i zajmuje mi ona tak naprawdę całe to pomieszczenie łazienkowe, więc muszę zwrócić ją i nie wiem, czy będę szukała innej umywalki. Mam wannę, mam nocnik, mam półkę, gdzie wisi ręczniczek w tej łazience i lustro i być może po prostu umywalki nie będzie, a jak będzie, to znajdę po prostu jakąś inną na Etsy pewnie. Wszystkie te mebelki Majlek są właśnie tak ładnie zapakowane. Zobaczcie, tak ładnie zabezpieczone. Pokażę Wam. Zobaczcie. No to jest ta szafeczka, to jest po prostu półka z umywalką, z kranikiem, to jest wszystko bardzo piękne, tylko no zobaczcie w porównaniu do mojego lampionu, jest ta szafka ogromna, no i zajmuje mi całą przestrzeń, więc tak nie może niestety być, no i muszę ją odesłać, a szkoda, bo jest naprawdę cudna. No cóż, dziecko wstało. Mam nadzieję, że jest w lepszym humorze, bo dzisiaj rano o 7 obudziło nas trzęsienie ziemi. Niby tylko 3,7 w skali, ale dało się odczuć, bo łóżko nam się trzęsło, chociaż mój mąż to śpi normalnie jak kamień, nawet nie wiedział, ale ja czułam i Oliwia też się przebudziła, więc już było pospane. Mam nadzieję, że będzie teraz w lepszym humorze niż rano, bo z tego niewyspania to była strasznie po prostu wrażliwa, marudna. Teraz sobie zje jakąś przekąskę i pójdziemy na pocztę wysłać te wszystkie kartki. Mam nadzieję, że dojdą na czas. Proponowałam, uparła się, że będzie niosła. No to ciekawe. Misja zakończona sukcesem, kartki wysłane. Teraz idziemy do parku troszkę się pobawić. Zbierasz bukiet z listków?
Jakbyście się zastanawiali, czemu te spacery nam tyle zajmują. Tak wygląda cała nasza droga z parku. Hop! Parę kroków i... Hop! Tak wygląda cała nasza droga. Dobra, teraz przechodzimy przez ulicę. No, szybciutko idziemy. Kot dopomina się o jedzenie. Oliwia myje podłogę. Mąż jeszcze pracuje, a ja zabieram się za obiad. I szczerze mówiąc, to będzie dzisiaj moje trzecie w życiu podejście do łososia. Pierwsze było bardzo udane, ale nie pamiętam już teraz, co to było. Coś ze strony kwestii smaku właśnie z łososiem. To był chyba jakiś ryż z łososiem. Bardzo dobre było, ale no, chciałam zrobić tak tradycyjnie łososia po prostu w piekarniku. Poczekaj, kochanie. Moje drugie podejście to było w ogóle... Niedobre to było. I robię teraz trzecie podejście. Pokroiłam go sobie po prostu na mniejsze kawałki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli macie jakieś rady albo przepis właśnie, jak robicie w piekarniku łososia, to dajcie proszę znać, bo bardzo bym chciała, żebyśmy jedli więcej łososia, ale tak właśnie mam problem z jego przyrządzeniem. Nie bardzo potrafię to zrobić. W trakcie, jak ja robię obiad, to Oliwia sobie właśnie tutaj odszukuje pary z, no, z tego zestawu 1, 2, 3, pamiętam, od wspomaga, jak wyciągnęłam jej po prostu na teraz wszystko. Ułożyłam tutaj i sobie odszukuję obrazki, a ja idę robić obiad. Totalna improwizacja. Miałam duży kawałek łososia, pociąłam na 4, 2 z czego sobie zamroziłam, a 2 mam tutaj. I właśnie, no nie wiem, tak jakoś posypałam przyprawą do ryb, trochę soli, pieprzu, skropiłam sokiem z cytryny i jeszcze położyłam plasterki masła. Tak gdzieś mi się po prostu obiło o uszy, że tak się robi. Tu już jeden sobie zawinęłam. Teraz zawinę sobie też ten drugi kawałek i zamierzam piec w piekarniku. Tak gdzieś znalazłam w internecie, że w 200 stopniach przez powiedzmy 15-20 minut. No zobaczymy, czy to wyjdzie. Na patelni tymczasem mam warzywa. I tutaj w polskim sklepie znalazłam, to nawet nie w polskim, w ruskim sklepie znalazłam z Horteksu właśnie warzywa na patelnię. I tutaj się robią. Ja lubię mieć te warzywa w zamrażalniku, zazwyczaj jedną albo dwie paczki, dlatego że po prostu łatwo czasem, jak nie ma nic na obiad, to łatwo właśnie takie warzywa wrzucić na patelnię. Parę minutek i są gotowe, do tego zawsze można dać jajko sadzone, chyba że się ma jakiś rodzaj mięsa, tak jak ja dzisiaj na przykład rybę. Także dla mnie takie warzywa to jest fajny dodatek i szybki do obiadu. No i zobaczcie, całkiem nieźle to wygląda. Muszę przyznać, że wygląda bardzo smakowicie. Natomiast wiedziałam, że Oliwia nic z tego nie zje. Chociaż w Polsce jak byliśmy i czasem robiłam te warzywa na patelnię, to wtedy jeszcze zjadła brokuła czy marchewkę, ale teraz już jesteśmy na tym etapie, że to jest B. Więc Oliwia tutaj na swoją obiadokolację ma chleb świeżo upieczony przez tatusia. To jest chleb na zakwasie z awokado. Ser żółty, jakiś miks, chyba 4 sery meksykańskie, coś tam, nie pamiętam. Trochę jagódek, no i parówkę z ketchupem, bo przynajmniej wiem, że tutaj zje wszystko. Czasem jak już kończymy obiad, aby jej pomóc tak naprawdę w dokończeniu go, bo ciężko takiemu małemu dziecku jest wysiedzieć, to pod koniec włączam jej bajkę. I ostatnio mówiłam, że ogląda Wyspę Puffinów i tak ogląda, ale podczas właśnie obiadu to czasem włączę jej świnkę Pepę. Być może nie jest to bardzo realistyczna bajka, jako że świnki nie mieszkają w domach i nie żyją ludzkim życiem, ale uważam, że świnka Pepa jest bajką edukacyjną. Odcinki są bardzo proste, nie ma, wiecie, nagłych zmian scenerii, nie ma takich bardzo zaskakujących momentów, które by w jakiś sposób dziecko przestraszyły. Uważam, że to są bajki dostosowane właśnie dla małego dziecka. I każdy odcinek czegoś uczy w bardzo prosty sposób, także uważam, że to jest dobra bajka. Dobra, słuchajcie, dziecko się kąpie. Ryba wyszła bardzo dobra. Było robione na hura, że tak powiem, bez żadnego przepisu, tylko tak jak Wam tam właśnie mówiłam. I wyszło super, było bardzo smaczne, także jej udało się. Mimo wszystko zostawcie swoje przepisy, bo może znajdę coś nowego w Waszych propozycjach. Mam trochę roboty dzisiaj wieczorem. Właśnie skończyłam odkurzać, także jeżeli mam tu jakieś rumieńce, to pewnie właśnie z tego odkurzania. Jeszcze Wam pokażę te rzeczy z majlek, które przyszły. To nie są moje zamówienia, dlatego że tak jak mówiłam, od nas dostanie kolejkę z Little Dutch, ale te rzeczy z majlek to są prezenty od dziadków i też od członków rodziny po prostu. Jeszcze muszę iść skończyć tam co nieco przestawiać u Oliwii w pokoju, bo znowu jej zrobiłam przemeblowanie jakoś tak w tych weekendowych nerwach, to ja po prostu robię przemeblowanie. Jak mi właśnie jest źle, jak mi jest smutno, jak...
Jak jestem zestresowana, to sprzątam i poprzestawiałam jej znowu rzeczy w pokoju, meble, ale podoba mi się bardziej, także muszę tam jeszcze iść skończyć, bo w szafie jest taki bałagan. Mam wrażenie, że ta pandemia to po prostu nikomu nie wychodzi na dobre. I jakoś tak jest, że no nie da się uszczęśliwić i po prostu troszczyć o ludzi na siłę. Bardzo by się chciało, wiadomo, ze względów oczywistych, troszczyć o tych, którzy zostali na tym świecie, ale tak się nie da. Po prostu jak każdy podejmuje własne decyzje, no i po prostu nie da się nikogo uszczęśliwić na siłę. Tutaj są wszystkie rzeczy, jakie póki co zgromadziłam dla Oliwii. To nie jest jedno zamówienie, tylko chyba nawet trzy, szczerze mówiąc, od różnych członków rodziny. I to się tak wszystko po prostu zebrało, bo mówiłam Wam, że chcę jej wyposażyć po prostu ten domek, który mamy dla myszek. I tutaj na przykład ma, zobaczcie, taką półkę do łazienki, na której będzie wisiał ten oto zestaw, czyli ręczniczek, czepek i myjka. Oprócz tego jeszcze mi idzie wanna i nocnik właśnie z Polski akurat, bo nie mogłam tego nigdzie dostać w Stanach. No, ponieważ Oliwia będzie zaczynała tak na poważnie już przygodę z nocnikiem, to chciałam, żeby myszki również miały. Tu jeszcze do domku mamy taką lampę i zobaczcie, w ogóle kanał jest piękna i lampa tak naprawdę działa, także będzie światło w tym naszym domku. Oprócz tego mamy tutaj taką skrzynię. Pomyślałam, że to będzie fajna rzecz właśnie na jakieś, no, żeby chować jakieś drobiazgi czy dodatkowe ubrania dla lalek, jak już takie będziemy mieć. Póki co nie mamy. Tak naprawdę te pierwsze myszki, które ona dostała, to były bardziej chyba takie kolekcjonerskie, bo one nawet nie miały gdzie spać. Dobrze, że ja w tym domku jakieś tam łóżeczko miałam i dwie myszki przyszły ze śpiworkami, więc śpią, ale tak naprawdę żadnych takich pudełek dla myszek nie mamy. I żałuję, że no nie kupiłam na początku, ale tutaj dostaję właśnie taką myszkę, to się nazywa Daybed chyba, to się tak oto wysuwa i tam w środku jest myszka i ma taki właśnie materacyk i tak naprawdę można użyć tego właśnie jako łóżka, można ten materacyk sobie tutaj na górze położyć i ta myszka tu może siedzieć albo spać, a tu coś przechowywać, także no różne są opcje, ale przepięknie wykonane są te rzeczy. W ogóle te pudełka są takie grube, kartonowe, bardzo dobre jakościowo. W Gratisie tu dostała takie pudełeczko do zamówienia, także też się na pewno przyda. Jest też lustro do tej naszej łazienki. No niestety tę szafkę odesłałam z umywalką, no była za duża, no ale cóż, poradzimy sobie jakoś inaczej. Tu jeszcze dostała taki zestaw, dwa kubki, dzbanek i jakieś tam ciasteczka. Oczywiście te ciasteczka są za małe, one są strasznie malutkie, więc ja będę musiała je gdzieś schować. No jak troszkę podrośnie, to i dopiero wtedy dam. Ale no jest talerzyk, jest dzbanek, są kubki takie urocze. No i to przyszło właśnie w takim pojemniku, więc to też jest fajny pojemnik, żeby coś w nim przechowywać. No i ostatnia z rzeczy, jakie tu mam, to jest coś, wydaje mi się, nowość. Zestaw babcia i dziadek. Jako, że mamy rodzinkę, mamy mamę, tatę i córeczkę, no teraz jeszcze mamy, tutaj widzę drugą córeczkę, najmniejszą, takiej malutkiej myszki jeszcze nie mamy żadnej, no to oprócz tego do kolekcji dołączyła babcia i dziadek, żeby było bardziej rodzinnie i to przychodzi w takim dużym pudełku. Są pod kocykiem, mają, widzicie tutaj, materacyk, jest kocyk i oprócz tego są dwie poduszki. Nie dość, że przepiękne są te materiały, w ogóle detale, no tak cudnie wykonane są te myszki, bardzo mi się podobają. No i teraz rodzinka będzie pełna. Wprawdzie nie mamy żadnego chłopca, nie mamy żadnego braciszka, no ale cóż, są dwie dziewczynki. Tyle rzeczy dołączę do jej kolekcji. Mam nadzieję, że no, będzie miała więcej frajdy z zabaw właśnie w tym domku. Jak widzicie, zawisły też plakaty z dziurą na środku, bo czekam na ten największy. Ma przyjść w czwartek ramka, także będzie dobrze. Póki co mi się podoba. Tak, mam nadzieję, że znaleźli się tutaj jakieś inspiracje. Moi drodzy, ja już się żegnam w tym momencie, bo już naprawdę gadam od rzeczy, mam wrażenie, jestem tak zmęczona. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.